Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym poradniku, gdzie znaleźć rynsztunek szkoły gryf, a tym razem skupimy się na mieczu stalowym. Jesteśmy właśnie tam, gdzie trzeba. A to miejsce znajduje się właśnie tu. Tu jest Pontar, tu jest przejście przez Pontar do Nowigradu i tu jest ta wyspa. I tu właśnie się znajduje ostatni element podstawowej... Oho, Andriagi. Pięknie, pięknie, pięknie. Tu się znajduje właśnie element podstawowej zbroi wiedźmińskiej szkoły Gryfa. Także tak, ja myślę, że sobie weźmy od razu eliksir kod, bo widać, że tam jest dosyć ciemno. Pewnie też nie będzie zbyt łatwo. Tak jak ostatnim razem, bo zginąłem. Ale to zdarza się. Zdarza się, to jest gra. A wtedy nie zauważyłem, że te opary... Ojojoj, nie tak. Jest kółeczko, gdzie jest jaskółeczko? A gdzie jest jaskółeczko? O Boże. Jest jaskółeczka. To weźmy sobie tu jaskółeczka, a tutaj kota. O. Dobra, wejdźmy do środka. Oczywiście zmysł detektywa włączony. Muszę sobie zwiększyć, koniecznie przed takimi wyprawami starajcie się zwiększyć, kupić jakieś większe juki, żebyśmy mogli więcej zmieścić naszych zdobyczy w ekwipunku. A niestety w grze nie ma żadnych skrzyń czy coś podobnego, tak jak w poprzednich Wiedźminach, w jednej i dwójce można było po prostu przedmioty umieścić w skrzyni i później sobie, nie wiem, zamieniać, nie wiem, dobierać albo zbierać do skrzyni i później sprzedawać. A tu tego nie ma, ale z drugiej strony to w sumie też jest, no może i zbędne, bo tak naprawdę najcięższe przedmioty to zbroja, miecze. A to jest tak, że jak mamy już nowsze, no to tamten albo sprzedajemy, albo rozbieramy na czynniki pierwsze, żeby mieć inne składniki rzemieślnicze. I tyle. Tutaj nie ma co chomikować, bo później one nam się do niczego... O Boże, nie tak, to trzeba igni. Co, będą pająki? Dobra, tego to już tych grzybów zasranych nie będziemy zbierać bez przesady. Dobra, ale idźmy naprzód. O, gniazdo potworów. O kurwa, to ja sobie wziąłem specjalnie eliksir kot, tak? Gnieżdżą się harpie. Oho. No widzę. A można to zniszczyć? Można. Więc od razu sobie podłożymy petardę samum. No i to zniszczę. Zajebiście, dobra. Jakieś tam punkciki wpadły. Może nieduże, ale są. Dobra. Co tu jest? Co tu jest? Dawaj, co tu? Jakaś skrzynia. Jest. Znanie Wiedźmina Jerzego. Woliński topór. Weźmiemy, zobaczymy. Proszę bardzo, list od szwagra i ostatni schemat. Stalowy miecz Wiedźmińskiej Szkoły Gryfa. Poziom podstawowy. Jest. Zadanie ukończone. Ciekawe, ile punktów umiejętności za to wpadnie. Tyle, że... Aha, tutaj nie można wejść. No nie, to nie, to niech spierdalaj. Teraz tak, wracajmy z powrotem, bo to już nic po nas. To już nic po nas i teraz, skoro to był taki krótki odcinek, przepraszam, że te szmery, ale zahaczyłem przewodem o mikrofon. Jeszcze dzisiaj mi się słuchawki rozpadły już w ogóle. Ale jakoś się tam posklejałem w całości. Jedyną wadą właśnie moich słuchawek to jest to, że mają plastikowe pałąki, niestety po jakimś czasie pękają. Świetne słuchawki, każdemu bym polecił. Są to Creative Alpha Tactics. Ale no, niestety ta jedna wada, jedna jedyna wada. A tutaj mamy szybką podróż, więc udajmy się tam od razu. Schowajmy miecz. I podążajmy do Nowigrodu. Nie, w Nowigrodzie nam tego nie zrobią. To nie, to podążajmy tutaj do
Bo to też musi być wyspecjalizowany kowal, żeby nam to wykuł i moim zdaniem najlepiej tutaj. Ten gościu powiedział, że nam zrobi jakieś tam magiczne zbroje i miecze specjalne. Także no miejmy nadzieję, że nam to wykona. Poza tym od niego dostaliśmy misję, która znajduje się. A, dobra, jeszcze pomedytujmy, to nam minie wtedy eliksir kot w Skellige, w tych wyspach, gdzie mamy też odnaleźć różne części uzbrojenia, ona wtedy wykuje to w całość, więc pewnie ta zbroja będzie niezła. Ale to sobie zrobimy innym razem, to zadanie, bo po tym poradniku wrócę do fabuły w Nowigradzie. Także jeżeli ktoś czekał na fabułę, no to będzie miał. Ale poradniki też się przydadzą dla niektórych, bo czasami to jak się gubi, szuka i nie wiadomo co robić w tym Wiedźminie, bo tego jest bardzo dużo. Nie ukrywam, jest tego mnóstwo i trzeba to po prostu sobie ogarnąć. Ale podróżując najlepiej po prostu zbierać wszystko. Jak nam się nie przyda, zawsze możemy sprzedać. Dobra, jesteśmy u kowala. Czym mogę służyć? Jak to czym? Gościu, wykonasz nam zbroję. Potrzebuję zbroję. Mam nadzieję, że będę miał wszystkie potrzebne do tego rzeczy. Jak nie, to kupimy. Bo mam mnóstwo kasy. Już w jednym odcinku powiedziałem, jak to zdobyć. Dobra, czyli tak. Zacznijmy od butów. Mamy buciki. Dobra, dalej. Zbroja wiedźmińska mamy. Ok, więc zróbmy. Świetnie. Rękawice. Rękawice powinniśmy. Co to jest w ogóle? Sproszkowana tkanka potwora. To sobie zaraz zrobimy. U niego. Jest. Pył śmierci spod. Jest, dobrze. Ok, spoko. Więc mamy. Więc sobie wykonajmy ostatni element zbroi, którym są rękawice. Co tu jeszcze? Ruda meteorytu, fuck. No teraz rudy to na raczej nie kupię, chyba że on ma tutaj w sklepie. Jest, ruda meteorytu, proszę. Tylko że jedną sztukę. Dobra. Rzemiosło, rzemiosło. Dobra, i teraz możemy jeszcze zrobić w takim razie dokładnie to. Dziękuję za uwagę. Mamy całą zbroję, oprócz jeszcze miecza, więc powiemy mu bywaj. Założymy sobie zbroję. Pokażę, jak to wygląda. O, trochę przeciążeni jesteśmy, ale to nic. Raz, dwa, trzy, cztery. O, spoko. Podoba mi się, jak to wygląda. Statystyki plus 7 moc znaków, plus 76% aż ma. I teraz udajmy się do Nowigrodu i widzimy się za No i witam chwilę. z powrotem. No niestety złe wieści, nie uda się wykonać tych wiedźmińskich mieczy. Znaczy, jest jedno wyjście, ale poszukałem po całej mapie kowali w Białymsadzie i w Velen i w Skellige. No i niestety nikt nie jest w stanie tego wykonać, ponieważ kowal musi być na poziomie mistrzowskim, żeby wykonać miecze ze schematu wiedźmińskiego. Tutaj też znalazłem jeszcze jednego kowala, ale niestety jedynym wyjściem, tak jak ten kowal nam podpowiedział, to ten gość, którego spotkaliśmy na początku w Nowigradzie. Jest to Hatterik, który lepi pierogi. I jest to w sumie na poziomie 24, no ale spróbujemy, tylko że no nie teraz, ale już w następnym odcinku. I z tego co wiem, to jedynie on jest zdolny wykonać te miecze ze schematów wiedźmińskich. Także będzie warto pomęczyć się nad tym zadaniem. No może się uda, no niby jest na czerwono, tak, ale nie jest powiedziane, że musi być skreślone. Może. Ale to już następnym razem na pewno puszczę ten odcinek. No i oczywiście wtedy pokażę te wiedźmińskie miecze, jeżeli mi się uda przejść to zadanie. Także dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Będzie więcej takich porad.
gdzie są te schematy wiedźmińskie, tak? Jak je wykonać, gdzie znaleźć ewentualnie różne podzespoły do tych mieczy albo zbroi. Dobra, także dzięki za uwagę, łapka w górę, jeżeli się podobało i do zobaczenia następnym razem.